Witajcie w nowym odcinku z SMP. Tak troszkę się zmieniło, ponieważ poszedłem sobie trochę pokopać, żeby mieć już diamentowe rzeczy. Nie pytajcie na razie o ilość tych motyk. Poszedłem sobie kopać, żeby mieć już diamentowe rzeczy. Tutaj farma wygląda podobnie jak wyglądała wcześniej, choć nie, jest troszeczkę większa. I mam też farmę malutką tutaj. Jaki jest dzisiaj plan? Dzisiaj, mam nadzieję, uda nam się powiększyć tą farmę na całość tej góry, znaczy tu, w sensie dookoła. Małymi kroczkami zrobimy, przejmiemy sobie bardzo dużą część tego tutaj, tego lasu też. No, ale w każdym razie nasz plan jest prosty. Musimy zwiększyć naszą farmę jeszcze bardziej. Po pierwsze dlatego, bo dalej przymieram głodem, dalej mam mało jedzenia. A po drugie dlatego, bo robimy największą farmę, jakby to nie ma więcej jakichś dlatego. Wiem, że jedna osoba ma spawner szkieletu. Jakbyśmy zdobyli ten spawner szkieletu, tylko właśnie nie mogę trafić na serwerze na godzinę, w której ktoś jest. Owca. Nie, to jest kurczak, bo jestem ślepy. Okej, nie szkodzi. No i przydałyby się ziemniaki i marchewki. Jestem przekonany, że je miałem, ale nie wiem gdzie są. Dobra, ale nie jest źle, nie jest źle. Dobra. Dobra, elegancko wszystko działa. Co prawda ta ścieżka jest zepsuta, ale działa wszystko. Dobra, potrzebujemy więcej miejsc. I zrobimy je po drugiej stronie tej wody. W sumie zrobimy tutaj najpierw jedno. I tu będziemy robić już ścieżkę drugą. Ścieżkę numer dwa. Dobra, jeszcze te dwa nasiona. Elegancko. To teraz, prosta sprawa. Musimy przede wszystkim zrobić nową skrzynkę, bo przez przypadek zrobiłem za dużo motyk. I teraz potrzebujemy dużej ilości mączki kostnej. A mączkę kostną można zbywać na wiele sposobów. Ale jednym z dobrych sposobów jest pójście do Netheru. I myślę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Teraz gdzieś tu było jezioro z lawą. Tak, już gram na shaderach, tak jak Taranzis powiedział, że nagrywa na shaderach. Na wcześniejszych odcinkach tego nie było, bo nagrałem je za wcześnie. Ale teraz jestem już gotowy. Okej, ktoś chyba próbował robić portal do Netheru, mam wrażenie. W sumie przeniesiemy go od razu do siebie. Farmy zwierząt też by się przydały. Ale to kiedy indziej, to kiedy indziej. Trzeba zbierać te moje farmy, tylko jak widzę, że urosły. Tak się skupiłem na robieniu tej farmy, że zapomniałem, że nasz dom wygląda w ten sposób. Ale spokojnie, będzie lepiej. Ja obiecuję wam, że zajmiemy się domkiem kiedyś. Cyk, mamy jedzenie, potrzebujemy tarczy, która gdzieś jest. Tu jest tarcza, bierzemy ją. Dobra, chyba jesteśmy gotowi do wyprawy do Netheru. Zobaczmy w ogóle, ile barż daje jedzenia. 3? To mało. Dobra, jednak się opłaca. O, zdecydowanie się opłaca. Zawsze wiedziałem, że buraki to jest najmniej opłacalne jedzenie w tej grze. O, już was słyszę, fantomy. A ja się nie boję, ja uciekam. Nie, uciekam nie ze strachu. Dobra, gdzie my jesteśmy? Widzę, że tam też jakiś portal jest. Nikt nie zwrócił uwagi, mówię wam. Łom, spadł do lawy. Nikt tego nie podejrzewa, mówię wam. Ło, znowu bym spadł do lawy, idę stąd już. Ha! Ja nawet nie muszę cię widzieć, żeby cię rozwalić. Bo jeżeli nie będę mógł mieć portalu u siebie w domu, do Netheru, bo będzie mnie teleportowało do innych. O, na pewno będzie mnie teleportowało. O, już widzę, że to będzie zbugowane. Już widzę, że będzie źle. No trudno. Dobra, szybko chodźmy po nasze kości. Tu są kości, tam są kości. Wspominałem już, jak bardzo byłoby niefajnie, jakbym spadł. Jest szansa, że dostanę ze strzału z tej strony, gdzie jestem odwrócony plecami, dlatego będę tutaj na pograniczu. Wtedy jak dostanę, to może chociaż przynajmniej spadnę na tą drugą stronę. No, normalnie tu stoi bastion. Tak o. Zaraz się tam przejdziemy do tego bastionu. A będziemy mieć z tego mączki kostnej. Każdy jeden blok to jest 9 mączki kostnej. Tam jeszcze były kości. I tam są kości. Zresztą stack. Dobra, pójdźmy do bastionu, bo jestem niesamowicie ciekawy. To jest w środeczku. Już widzę tu skrzyneczkę, już widzę Piglin Bruta. Ale ja mam na niego trik. Mam triki na Piglin Bruty. O, dobrze. Bo chciał do niej przypłynąć w tej lawie. Dobra, weźmy diamentową siekierę od razu. Na wszelki wypadek. Dobra. Mamy prędkość dusz. No i są kości, mówiłem, że będą kości. Dobra, zbieram wszystko. O, to najbardziej lubię robić. Nie chciałbym walczyć z Piglin Brutem, bo myślę, że byłaby to ostatnia moja walka. Ło! Zrobił się niebieski! Co jest? Czemu oni się robią? To Spectral Arrows, one tak działają? Zrobił się niebieski, patrzcie. I widzę go przez ściany. Od kiedy tak to działa? Czy to na tych shaderach tylko tak jest? Wow, ale to było śmieszne. Co my tu mamy? Klątwa znikania, to nie zła kusza. Groźnego tu nie spod... Jest skrzynka! O, mamy debris! Jesteśmy na... górze, ale musimy być na samej górze, tam wysoko. Teraz zakładamy nasze złote buty. No i to jest inna historia. Jestem wyścigową. Dobra, ile tego mamy? Stack 48, myślę, że nam wystarczy. Myślę, że bez problemu nam wystarczy. Ktoś tu był kiedyś i chyba próbował przeżyć. Dobra, to jest ślepy zaułek, więc chodźmy stąd. I tu jest mój portal, który raczej nie zostanie ukryty. Zobaczymy, czy w ogóle się zrespimy w moim portalu. Bo tu jest
trzy różne portale wokół siebie. Tak, jesteśmy u siebie. O, to super, czyli działa wszystko. Musimy odłożyć wszystkie niepotrzebne rzeczy, których jest całkiem dużo. To się nie przyda i to się przyda teraz. No, tak można się pozbyć lawy też. Myślałem, że pozbyłem się lawy w inny sposób, ale tak też może być, to nie obcykę. No i zbliża się znowu noc. Czy ja mam wystarczająco? Mam 15 nici. Tak, 15 nici to jest wystarczające, żeby łóżko zrobić. Elegancko. Wiem, że wiety bym osiągnął na tej farmie, gdyby była płaska. I teraz żałuję trochę, że nie zrobiłem jej płaskiej. Ale to się najwyżej kiedyś przerobi. Jakby była płaska, byłoby szybciej się by ją zbierało. Ale nie mam jak nawet zrobić płaskiej farmy zbytnie na tej górze. Znaczy, mógłbym farmę robić tam, ale jakbym robił farmę tam, to ona byłaby trochę za daleko. Choć z drugiej strony, zróbmy tu farmę. Skoro i tak tu już mamy schodki dotąd. A właśnie, wziąłem kup płytek. Dobra, i teraz tak. Teraz mamy mączkę kostną. Będziemy to robić na pszenicy i dojdziemy jak najszybciej na dół i w tamtą stronę i będziemy tam robić całą farmę. Będzie dużo łatwiej się zbierało po prostu. Odłożyłem jeden stack bloków. Dobra, na razie wystarczy mi to, co mam przy sobie. Tą dróżkę robimy do końca. I tu zrobimy już taką sensowną farmę, taką, która nie będzie mnie denerwowała. Elegancko, dobra. A, tu mogę robić tą farmę w sumie, a zamiast tego zrobimy kozackie schodki. Wywalmy jednak te kozackie schodki. I tu trzeba zrobić już większą farmę. W tym miejscu właśnie. Tylko jak się do tego zabrać? Tu jest za mało, to jest, z dali nie jest tak płasko. Tu jest najlepiej, tu jest super. Tu jest wręcz idealnie. Nawet owca jest. No zróbmy tak, że zaczniemy tą farmę robić z tej strony i po prostu będziemy lecieć do przodu. Na poziomie morza. Więc to wszystko ściągamy tu w ten der. Choć mimo wszystko, jakbym zrobił tak na górze tą farmę, to wyglądałoby to klimatycznie. I tak to pewnie zrobię dla wyglądu, ale tak będziemy mieć więcej nasion. Właśnie odłóżmy wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, czyli buraki też. A, mam tylko jednego derta teraz. O, to było bardzo mądre. Tak, skaczmy po farmie, to jest super mądre. Dobra, zużyliśmy wszystkie nasiona. Budujmy tutaj jeszcze to, żebyśmy mogli spokojnie biegać sobie po tym. Teraz rozkopmy tutaj, albo tu jeszcze do końca rozkopmy, znaczy do końca. Ile to jest do końca? Czy mi to... Bo ja powiem szczerze, nie wiem jak daleko. Mi się wydaje, że do 4, ale pewny nie jestem. A czy 5 działa? Nie sądzę. Dobra, po prostu kopmy dalej, potem się wrócimy, zobaczymy. Dobra, zobaczmy jak nasza piąta linia. Jeszcze nie wyschło. Tak, myślałem, że to się w końcu wydarzy. Jest taki bug w Minecrafcie, jakby ktoś nie wiedział właśnie, jak się tak robi za szybko, to tak się dzieje. Dobra, myślę, że możemy... Nie możemy jednak. To też musiało znowu wydarzyć w końcu. Znaczy po prostu dlatego, że mam wypełniony ekwipunek motykami. Dobra, piąty nie działa ewidentnie. O, nasiona mi się skończyły. Na szczęście mamy więcej. Jeżeli słyszycie dźwięk w tle, to jest mój kot. Znowu. Tym razem coś mi zrzuca z biurka chyba. Dobra, i nie mam więcej mączki kostnej. Czy zachodzi słońce? Zachodzi słońce. Dobra, doróbmy tutaj do końca, bo myślę, że wystarczy mi nasion. I jak mi wystarczy nasion, to idziemy spać, żeby kolejnego dnia móc ciężko pracować. Tak, ciężko się zbiera z tej farmy, bardzo ciężko się zbiera z tej farmy. Dobra, i kopiemy teraz tutaj nowe miejsce na farmę naszą. Dobra, i tu już możemy w sumie dotąd na razie, czy dalej? Dalej! Mamy to. Teraz motyka w dłoń. Ej, w sumie skoro... To też możemy dokończyć tą farmę tutaj, tu o... Dobra, użyjmy tych nasion buraka, to jeszcze je mamy. Dobra! I wracamy do zabawy mączką kostną. A, bo to są buraki. No tak, zapomniałem. Oj, noc się robi, robi się ciemno. Dobra, uciekamy. Do domu! Do domu spać, szybko! Szybko! Już nawet nie zbieram tej farmy. Niech sobie rośnie w spokoju. Mam... Nie mam tak dużo nasion wcale. Dobra, śpimy! I chodźmy od razu do naszej wielkiej farmy. Teraz to już myślę, że jest wielka farma. To już się liczy jako wielka farma. O, pająk. Dobra. O, no i nie mamy już. Dobra, bierzemy to. Nie, na odwrót. A, być tu. A, bo nasiona mi się skończyły. No nie, znowu. Dobra, i ostatnie mączki kostne, jakie nam zostały. Dobra. Więcej mączek kostnych musimy zużyć. Dobra, bo nie mieliśmy już miejsca na nic. I mamy całą mączkę kostną, zużyliśmy. Nie wiem, ile to było staków, ale duża ilość. Dobra. Zasadźmy teraz wszystko tutaj i jest zasadzone już. To teraz tak. Musimy tu rozkopać znowu. Nawet chyba... A nie, mam jeszcze miejsce na derta. Mam jeszcze dużo miejsca, dobra. Więc kopiemy tutaj.
No, no i akurat dotąd idealnie. Weźmy stamtąd na wszelki wypadek. Woda mnie nerwuje. Dobra. Dobra, mamy to. Teraz sadzimy. Choć coś jeszcze, jeszcze drugą stronę będziemy musieli rozkopać. Mimo wszystko. Dobra, ile mamy jeszcze? 13 tylko. Dobra, to rozkopiemy tak, żeby było na 13. Dokładnie tyle. Elegancko. Jeszcze to możemy zrobić. No i tak wybudowaliśmy naszą wielką, niewielką farmę. Ona będzie większa, nie bójcie się. Oj, będzie większa. Ale póki co myślę, że jest całkiem wystarczająca mimo wszystko. Ja dziękuję wam za oglądanie. I jeżeli oglądaliście do końca... Oj, się rozpadała. I jeżeli oglądaliście do końca, możecie napisać ziemniak w komentarzu. Tak, ziemniak, bo nie mamy ziemniaków, a bardzo bym chciał mieć ziemniak. I chciałbym mieć też swojego skina, którego nie mam. Ja na razie się z wami żegnam, życzę wam miłego i pa pa!